jestem wyprodukowany na czyjeś podobieństwo. Po surowcach wnoszę, na pewno nie na eksport. W pomękanych formach mnie oblewali. Nikt nie zauważył, chyba byli pijani. Potem długą taśmą na obróbkę końcową przybili mi do czaszki tabliczkę z damionową. Na niej numer partii, data produkcji, krótki opis przeznaczenia, instrukcja obsługi. Wysłali w świat, bym spełnił przeznaczenie, lecz tak wadliwy produkt nie miał szans powodzenia. Tabliczkę przez sen zerwałem jednym ruchem. Już nikt nie wie, jak mnie użyć i do czego służę. W fabryce ludzi, prócz wielkich aspiracji, niesprawny sprzęt i pijany majstry. Z fabryki ludzi, produkty aspołeczne, nieprzystosowane i bezużyteczne. Tak się zastanawiam, jakie są powody tworzenia fabryk czegoś, co się samo rodzi. Może wyższe racje wspólnego bezpieczeństwa wymagają fabryk ludzi pozbawionych człowieczeństwa. Choć muszę cierpieć przez wady produkcyjne, na głowie po tabliczce mam widoczną bliznę. Choćby być szczęśliwym szczęściem, muszę sobie wmawiać niezawadliwe formy i alkoholizm majstra. W fabryce ludzi, prócz wielkich aspiracji, niesprawny sprzęt i pijany majstry. Z fabryki ludzi, produkty aspołeczne, nieprzystosowane i bezużyteczne.